takie zdarzenie, że do Klębowa Abba ma przyjechać. No to ich świat mnie tak opowiada. Mówi Abba, mówi do remizy. No mówię, kurwa, mówi Abba, kurwa, do Klębowa, to jak Wołomin jest Klębu. Mówi Abba do remizy. Mówi tak, mówi Rysiek, chcieli zarobić chłopaki w ten sposób. Budy popostawiali, wzięli tych biletów tego, że mówi Abba ma przyjechać. No i tak, że bilety po 20 zł. Do Abby remiza. A że na wsi to trochę półciemne te chłopaki, młodzież tego nie oblatana jak to na Pradze czy inny. Tak zaczęli wszystko te bilety kupować. Po godzinie czasu biletów brak. No i szybko koniki się ustawili i już po trzy dychy. No i zaczęli po trzy dychy tego, biletu brak. No i za jakieś parę godzin, proszę Państwa, brak bilet, znaczy nie brak biletu z powodu awarii czy tam chorób tego, Abba do Klębowa do remizy nie przyjedzie. Kurwa, jego ma. To było kiedyś nawet w Ekspresie Wieczornym pisało, że chłopaki wpadli na taki pomysł, że pożyczyli od tych geodetów złodziejaszki te kaski, te lornety, te miarkę tego, no i dawaj na wiochę. No i szukali, gdzie lepsza jakaś murowana stodoła, nie drewniana. To znaczy, że chłopek bogaty, wiesz, jak już stodoła była te czasy, lata 80., 70., wiesz, stodoła murowana, to już był tak dziany. No i wiesz, no i przy tej stodole, wiesz, jakieś tam rysunki techniczne wzięli, co chłopek się tam nic, wiesz, nie zna. No i rysują, aha, tu droga będzie szła, no szybko gospodarz przylatywał, patrzył na te rysunki. Panowie, o co tu chodzi? Tak, tu będzie teraz, no kiedyś to nie było autostrad, tędy będzie droga asfaltowa szła, ta stodoła musi zniknąć. Panie kochany, tak szybko po kabrze, weźcie jakoś omincie ten, no to oni szybko na rysunku, wiesz, takie zrobili dwa łuki, że omijamy stodołę, tylko wiesz, apetyt rósł. Po całej Polsce, żeby może w trzech miejscach, czterech, wiesz, od chłopków wzięli parę trzy, ale żeby tylko w trzech, czterech miejscach i odpuścili, tak oni jeździli po całej Polsce i wreszcie wpadli.